świetny start Nowakowskiej. I tak jak mówiłem przed igrzyskami, że jeśli w danym dniu wszystko się złoży, czyli dobra forma biegowa, dobre strzelanie, dobrze przygotowane narty i trochę szczęścia, no to będzie szansa na medal. No i dzisiaj widzieliśmy w przypadku Weroniki, że troszeczkę nam zabrakło. Może nie tyle szczęścia, no bo błąd na strzelnicy to nie jest szczęście, tylko po prostu błąd, który się popełniło, ale absolutnie świetny występ, kupa emocji i do końca gdzieś tam próbowaliśmy liczyć te przeskakujące cyferki. Na pewno bardzo dobry start Moniki w debiucie przecież na igrzyskach, to młoda zawodniczka i myślę, że nie przyniosła wstydu w sensie takim, że bezbłędnie strzelała, no chyba trochę nie wytrzymała tego ostatniego okrążenia, bo ta strata, gdzieś tam miałem nadzieję, że może uda się jeszcze poprawić tą pozycję, no ale niestety spadła. No i na pewno, myślę, że również dla zawodniczek niezadowalający start naszych najbardziej doświadczonych pań, czyli Krysi i Magdy. No bo jednak mimo wszystko z jedną karą i z dwoma, no to ogromne straty. No ale myślę, że to wszystko gdzieś tam jeszcze w granicach przyzwoitości. Na pewno Weronika po tym dzisiejszym wyniku jest kandydatką do walki o medale. To jest dyskusyjne, no bo ta strata jest malutka. Monika, jeśli bezbłędnie naprawdę super pobiegnie, ma szansę się włączyć do walki o dziesiątkę na pewno, bo ta strata tam jest kilkunastosekundowa tak naprawdę. To jest wszystko w zasięgu jednego strzału, jednego błędu na strzelnicę. No mam nadzieję, że Magda i Krysia po prostu postarają się jak najlepiej poprawić swoje pozycje. Zwłaszcza w przypadku Magdy to ważne, żeby potem mogła się załapać do startu masowego, bo Krysia ma go zapewniony. Więc no chyba tak na to trzeba patrzeć. Na pewno będą emocje dla dwóch naszych pań, żeby walczyły o najlepsze miejsca, no a w przypadku pozostałej dwójki, no jednak walka o to, żeby jak najlepiej się poprawić i potraktować ten bieg jako taką, taki preludium do przyszłości, ostry trening w takich warunkach zawodu.